jesteśmy bezpieczni. Siemano, Mateusz Miściewujewski, MMA Bądź na bieżąco, a razem ze mną Andrzej Żuromski. Siemano. Oh yeah. Andrzej, chyba bardzo dobre nastawienie przed jutrem. Spokój, cisza, tak zauważyłeś. Nie wdaję się od jakiegoś czasu w jakieś konflikty, wyciszyłem się, ciężko trenuję i mam nadzieję, że moja ciężka praca jutro zaowocuje. Słuchaj, ale twojego rywala nie ma. Gdzie on się podział? No to jak zawsze go nie ma, ale mam nadzieję, że się pojawi na walce, no bo dzisiaj tak naprawdę no, medialne jest napięcie całej sytuacji przed walką, ale dla mnie najważniejsze, żeby Tomek jutro się pojawił, żeby coś nie wymyślił, że się źle poczuł, coś. No ja też mam różne problemy zdrowotne, o których nie będę mówił przed walką, żeby nie było, ale u ciebie zostawię jako jedynemu, że są takie informacje, zrobiłem pewne badania i dopiero powiem po walce, ale oczywiście czy wygram, czy przegram, to po prostu dopiero to powiem wszystko, włodarze są poinformowani, więc wychodzę do walki, choć nie powinienem. No to słuchaj, nie boisz się też o swoje zdrowie? No bo jednak wiesz, może teraz może nie jest aż tak ciężko ze zdrowiem, może to są małe problemy, ale po walce może być z nimi różnie. No nie wiem, czy takie małe, ale uważam, że różni zawodnicy, ja się mam za tak zwanego freak fightera, czyli to tak to jako przygoda, jak doskonale wiesz. Pokażę się dzisiaj na wadze, myślę, że zrobiłem swoje, czyli przechodzę przygodę życia, ciężko ćwiczę, czuję się bardzo dobrze fizycznie, psychicznie. I tak samo mówię, wyłączyłem się z pewnych akcji, a co mówisz do mojego zdrowia, to wszystko pokażę, bo wyszły pewne rzeczy, co wyszły, ale o tym nie wiedziałem i ogólnie nie powinienem walczyć. Ale w związku z tym, żeby nie psuć całej tej gali z nieobecnością, że dzień czy dwa dni przed walką coś tam się wydarzyło i wyszło to będę walczył i mam nadzieję, Tomek też ostatnio ostro bardzo płynie, przepraszam, ja nie ostro płynę, Tomek ma problemy jakieś tam różne rzeczy i mam nadzieję, że po prostu to nie wpłynie, że się to na walce nie pojawi, no bo przeżywa ostatnio ostro okres, jest bardzo mocno atakowany. Ja powiedziałem, że staje w jego obronie na chwilę obecną, bo łatwo kogoś pomówić, to są ciężkie bardzo tematy, ale nie ma żadnych dowodów, póki się wszystko na internecie dzieje, coś tam ktoś gada, jakiś panowie dziwni, jakiś gość w masce, który nie wiadomo kto to jest, no to może być każdy, możemy po prostu robić psychicznie, chcę go zniszczyć przed walką, może mieć jakieś prywatne rzeczy, żeby Tomka po prostu wyprowadzić z równowagi, a Tomek widzę, ja tak oceniam, może być z topomówieniem, ale widzę, że to chyba przeżywa, bo bardzo mocno ostatnio różne relacje, kto obserwuje jego profil, to ja się niepokoję o jego stan zdrowia, no bo jest mi go po prostu prywatnie szkoda, bo to fajnie poobserwować, jest bardzo sympatycznym chłopakiem, który po prostu żyje melanżem, pokazuje, tego nie wstydzi i to się fajnie wszystko obserwuje. Ale ja tak bym nie chciał żyć, nie? Ja melanż jest dodatkiem do życia, a Tomka jest stylem i według mnie to jest bardzo mocny nauk, z którym nie może sobie poradzić, więc Tomku, ja Ci życzę, żebyś w przyszłości to po prostu rzucił, nie już jako Twój wróg, bo sobie wszystko wyjaśniliśmy, tylko jako Twój przeciwnik, żebyś po prostu zdrowo żył, ja się do tego jakby w małym stopniu jako Twój menadżer przyczyniłem. Słuchaj, obawiasz się trochę, że może jutro Tomek nie stawić się na walce? On jest nieprzewidywalny, więc obawiam się, no jak każdy, tak? Znaczy by się obawiał, no widzisz, wszyscy przychodzą, na każdą konferencję się spóźniał, nie dojeżdżał, spóźniał się, no Tomek jest jaki jest, wszyscy wiedzą jaki jest, ale ja myślę, że no nie zawiedzie włodarzy, już nie mówię o pieniądze, że dostał za tą walkę czy jakieś tam, no tylko ogólnie o zachowanie, że powinien się pojawić, no jednak wiesz, no jest to jakieś tam wydarzenie, dostał szansę akurat w takiej federacji, no i powinien się pokazać, tak? No i mam nadzieję, że się jutro pojawi, no dzisiaj się już chyba nie pojawi, a już widzisz, która godzina, ja tutaj jestem od godziny 17, wcześniej niż są od innej godziny, a zaraz będzie koniec tej całej ważenia i face to face już go nie było i nie ma go, no to jest niepokojące. No. Słuchaj, Tomek jest tak nieobliczany, że on może na koniec samego ważenia przyjść, zrobi jeszcze media trening, ważenie i sobie pójdzie. No, oby, ja bym chciał, oby, nie? Tylko mówię, no mnie pewne rzeczy przestały śmieszyć, ja Tomka pozdrawiam i powiedziałem, jutro przygotowałem specjalny kawałek do wyjścia do walki. Nie publikuję go, bo wcześniejszy kawałek do Antykonfidenta wypublikowałby dla mnie pechowy, więc chciałbym ten kawałek, że jak jutro będę do niego wychodzić, dopiero pokażę. I tam jest o tej całej sytuacji, o innych tam tematach. W tym kawałku parę spraw poruszyłem w sposób poważny i humorystyczny, nie obrażając nikogo, ale dający do myślenia, bo ja uważam, że w tych czasach analizujcie to, co wam ktoś tam mówi, opowiada, patrzcie, miejcie swoje mózgi, a nie wierzcie we wszystko, co się pojawia na internecie. Tak jak nasz konflikt z GSP, na koniec ci powiem, też ktoś fałszywie zrobił screen wiadomości, do której nigdy nie wysłałem i GSP mi wysłał tą wiadomość i powiedział mi po prostu, że nie wierzy, że ja to też zrobiłem. Powiedziałem, że nie sprawdziliśmy i to był fake news. Więc widzisz, jakie są świnie na internecie i tutaj apeluję do normalnych ludzi, pamiętajcie, sprawdzajcie
nawet jak się z kimś nie lubicie, to po prostu zadzwońcie tej osoby, sprawdźcie, czy ta wiadomość pochodzi od tego człowieka, bo świń nie brakuje, a to są naprawdę poważne już niektóre rzeczy, bo jak ktoś nie ma nerwów, to może dojść do tragedii ludzkiej, ktoś komuś może zrobić krzywdę w taki czy inny sposób, a myśląc, że to jest prawda, no więc to zeszliśmy na taki tor bardziej poważny, ale takie rzeczy, co są niepokojące, jesteś w miarę młodym chłopakiem, ale myślę, że rozumiesz, co mówię i ja jako starszy człowiek byłem nauczony. Tak samo nie można obrażać pewnych osób, nie mając dowodów. Dzisiaj widzisz, z Jackiewiczem se przebijam piątki, z Miśkiem se przebijam piątki, z Boskim Romanem se przebijam piątki, a taki Kazik Kartel kpina po prostu obraża wszystkich i chyba on to dzisiaj widzę, jak się porusza, że patrzy na każdego z podełła, bo chyba go poniosło i zaczął nagadywać różne rzeczy, bo chciał mieć po prostu fejmu, no ale no to nie w ten sposób się fejm zdobywa, że się obraża wszystkich dookoła, od frajerów, od kurew, od sfeli, jak to nie jest prawdą. No chyba sama karma do niego wróci. Jutro myślę, że Rafał Jackiewicz, straszne to będzie lekcja pokory, bo ja myślę, że Rafał nie skończy szybko tej walki, tylko będzie go po prostu stopniowo niszczył w ringu. Oktagonie. Słuchaj, właśnie wspomniałeś tutaj o Kaziku, z którym miałeś konflikt. Wspomniałeś też o GSP, który zaatakował cię na ostatniej konferencji. Właśnie powiedzieć, tak, wiem, do czego zmierzasz. Z GSP jak najbardziej chętnie porozmawiałem z nim prywatnie i powiedziałem, że walkę chcę z nim mieć. Jeśli bym wygrał z GSP, to tak bym wygrał z Kazikiem, bo GSP wygrał z Kazikiem. Co do Kazika, ostatnio zgłosił się podczas oko w oko programu, zgłosił się Pomidor, z którym miałem konflikt. To jest ciekawe, że Pomidor chce ze mną walczyć. Czy jakby doszło do walki Pomidora ze mną, to Kazik jest niepotrzebny, bo Kazik też oszukał wszystkich na początku, że powiedział, że jest przyjacielem Pomidora. A wyszło wszystko z czasem, że on go nigdy na oczy nie widział. No więc jaki to jest przyjaciel, jak on go na oczy nie widział? Słuchaj, tutaj jest tyle tych konfliktów, że można się już nawet trochę pogubić w tym wszystkim. Ostatnie pytanie. Jakie ty błędy wyciągnąłeś z ostatniej swojej walki z Antykonfidentem, takie, których już nie chcesz powtórzyć w tej walce? Na pewno pokora, na pewno spokojna, bardziej spokojna głowa, na pewno więcej ćwiczyłem, przygotowywałem się zarówno w parterze, jak i w technice u paru trenerów i mam nadzieję, że ciężka praca zaowocuje i wygram po prostu z Tomkiem, jak to nazywam, z melanżem, no bo Tomek uważam, że może się bić dobrze, nie pokazał tego z Krystianem Pudzianowskim, bo nie zdążył, więc tak jak ty mówisz, to jest freak, wariat totalny w życiu prywatnym i też może się dobrze bić. I ja nie mówię, że się nie... Tylko ciekawe, myślę, że ciężką pracą, wydolnością, jeśli Tomek cieknie, wygra ze mną jakoś w pierwszej rundzie, to myślę, że druga, trzecia, jeśli dojdzie do trzeciej rundy, w ogóle wątpię, żeby doszło, to w drugiej rundzie nie będzie miał siły się ze mną bić, więc on zaryzykuje, rzuci karty na wszystko i będzie chciał ze mną wygrać w pierwszej rundzie. To jest logiczne, bo nie ma wydolności. No, jak ktoś melanżuje codziennie i tak dalej, to nie ma wydolności. Może tylko przez pierwsze 2 minuty natrzeć. Jak ja to wytrzymam, ten atak, tam go skontruję czy coś, może się nadziać, no to myślę, że tą walkę wygram. Dlatego ja podchodzę z takim spokojem, że powinienem tą walkę wygrać, o tak. O i to jest najważniejsze, spokój. Dziękuję ci bardzo i życzę powodzenia. Dziękuję, jutro. Pozdrawiam wszystkich i tradycyjnie, dawno się tu u was nie widziałem. Na Żurom TV, na Instagram zapraszam. Dziękuję. Dobrego.